Najgrzeczniejszy sąsiad, jakiego możecie sobie wyobrazić. Najbardziej uprzejmy i szarmancki w starym stylu. A zarazem najzimniejszy i najbardziej zdeprawowany zabójca kobiet w historii Dallas, według lokalnej policji. Był dystyngowany i dobrze wychowany. Wiele razy spotkałam się z określeniem odnoszącym się do niego człowiek renesansu, bo władał biegle francuskim i hiszpańskim, malował obrazy i uwodził kobiety grą na fortepianie. Mistrzowsko interpretował preludia Chopina, recytował z pamięci poezję Keatsa. Był sportowcem, stolarzem i stylistą. Oraz mordercą, który w dość szczególny sposób okaleczał swoje ofiary. Posłuchajcie. Charles urodził się 10 sierpnia 1933 roku w Amarillo w Teksasie. Po narodzinach został natychmiast oddany przez biologiczną matkę do sierocińca. 3-tygodniowego chłopczyka adoptowało małżeństwo. Właściciel sklepu spożywczego w Dallas, Fred Delbert Albright i jego żona, miejscowa nauczycielka, Del. Mieli dom w zamieszkanej tylko przez białych dzielnicy Oak Cliff, pięknym miejscu w pobliżu jeziora Cliff, dość daleko od centrum miasta. 31-letnia Del Albright marzyła o dziecku. Nie wiemy, z jakiego powodu nie doczekała się własnego potomstwa. Wychowana praktycznie przez ciotkę, sama tęskniła za matczyną miłością. Jej mama zmarła w wieku 30 lat, gdy Del miała zaledwie 8 lat. Dziewczynka i jej o rok starsza siostra trafiły pod opiekę cioci, pani J.A. Fox. 10 lat później, w 1920 roku, zmarł jej ojciec. Del bardzo poważnie podeszła do kwestii wychowania adoptowanego Charlesa. Nie ukrywała przed nim, że nie jest jej prawdziwym synem. Zdradziła mu, że jego matka była niesamowitą, uzdolnioną studentką prawa, która w wieku 16 lat, bez zgody rodziców, wyszła w sekrecie za swojego ukochanego, także studenta. Zaszła z nim w ciążę. Gdy sprawa się wydała, ojciec zmusił ją do unieważnienia małżeństwa i oddania dziecka do adopcji. Zagroził, że w przeciwnym razie wyrzuci córkę z domu i usunie ją z rodziny. Charles wierzył bezgranicznie w tę opowieść. Romantyczna i zarazem tragiczna historia jego rodziców mocno zapadła mu w serce. Jeszcze nie stawiał żadnych pytań, nie dociekał, czy rzeczywiście w takich okolicznościach przyszedł na świat. Del, jak wspominałam, była nauczycielką. Nie dość, że sam Charles był wszechstronnie utalentowany, to jeszcze ona dokładała mu zajęć i naciskała na zdobywanie nowych umiejętności. Chłopiec od lat przedszkolnych wyróżniał się w gronie rówieśników. Łapał węże gołymi rękami, stepował, znał na pamięć wszystkie konstelacje gwiazd. Ujmował nauczycieli i opiekunów, ale też inne dzieci swoją naturą łagodną i rozbrajającą. Przebrana matka była surowa i jednocześnie nadopiekuńcza. Dawała synowi niemal na każdym kroku wyraz miłości. Nawet specjalnie tylko dla niego hodowała kozy, żeby mógł pić kozie, a nie krowie mleko, według niej zdrowsze. Miała jednak swoją mroczniejszą stronę. Niemowlę, jeszcze niespełna roczne, zamykała w ciemnym pokoju w ramach kary za, według niej, przewinienia, o ile w ogóle kilkumiesięczne dziecko mogło coś spsocić. Kiedy mały Charles nie mógł zasnąć albo nie chciał, przywiązywała go do łóżka. Ubierała go od czasu do czasu w dziewczęce sukienki i wciskała do zabawy na siłę lalki. Zmieniała mu ubranie wiele razy dziennie, żeby zawsze był sterylnie czysty i niczym się nie zaraził. Były to czasy, gdy rodzice bali się, że ich pociechy zapadną na polio, czyli chorobę hajnego Medina, wirusowe porażenie kończyn, zwykle dolnych, u dzieci, do którego dochodzi drogą fekalno-oralną.
Skuteczne szczepienia na tę chorobę zaczęto podawać w Stanach Zjednoczonych w 1955 roku, gdy Albright był już dorosły. W dzieciństwie matka straszyła go, że jeśli będzie dotykał psich kup, to zachoruje na polio. To jeszcze nic. Zabrała kilkulatka do szpitala w Parkland, by zobaczył dziecięcych pacjentów trzymanych w ogromnych, żelaznych płucach. Del nie tylko w domu pokazywała swoją prawdziwą twarz. Dostrzegali to znajomi i sąsiedzi. Nie kupowała sobie latami ubrań, oszczędzała do przesady, choć państwo Albright nie byli biedni. Zabierała ze sklepu mięsnego stare kości, które rzeźnik chciał oddać swoim psom. Jej przydawały się na zupę. Chłopczyk uczony był jednak, mimo dziwactw Del, dobrych manier. Kobieta wpajała mu, że albo miał się dobrze i grzecznie wypowiadać o innych, albo wcale. Miał szanować kobiety. Według niej mąż, który czasem miał ochotę przytulić czy objąć ją mocniej, bardziej zmysłowo, przesadzał. Charles powinien być delikatniejszy. Kiedy wybierał się na randki, chciała zawsze być jego szoferem. Do tego stopnia angażowała się, że uprzedzała telefonicznie rodziców dziewczyny, z którą miał się spotkać, iż Charles jest nieszkodliwy, nie zrobi ich córce krzywdy. Ludzie widzieli jej cudaczne zachowanie i tłumaczyli je sobie tym, że skoro nie miała własnego dziecka, chciała dać szczęście i najlepszą możliwą opiekę adoptowanemu synowi. Charles na jej polecenie ćwiczył co rano grę na pianinie minimum 30 minut. Dopiero mógł wyjść do szkoły. Dzięki pomocy Del oraz swojej pracy znakomicie szedł przez szkołę, przeskakując nawet dwie klasy. Był też bardzo dobrym skautem i bejsbolistą. Co niedzielę oboje z matką chodzili do kościoła metodystów. Każdego dnia, już o 8 wieczorem, dopóki u niej mieszkał, miał kłaść się spać. Wyobraźcie sobie, że kiedy jako nastolatek, dzięki niej, zainteresował się taksydermią, czyli wypychaniem ciał zwierząt, w szczególności znalezionych martwych ptaków, matka bardzo go zachęcała do tego hobby, nawet mu pomagała. Zapisała 11-latka na kurs korespondencyjny Northwestern School of Taxidermy, prowadzony przez profesora J.W. Elwooda. Pamiętacie film Psychoza Alfreda Hitchcocka z 1960 roku i postać Normana Batesa? Bates był psychopatą i seryjnym mordercą, który zajmował się taksydermią. Skojarzenia z Charlesem okażą się niedługo bardzo trafne. Del uważała taksydermię za formę sztuki. Pokazała synowi, jak fachowo używać narzędzi. Noża do przecinania czaszki, małej łyżeczki do wydobywania mózgu, skalpela i kleszczyków potrzebnych do wycinania i wyjmowania oczu z oczodołów. Chłopiec posłusznie wypychał ptaki tak, by wyglądały realistycznie. W oddaniu realizmu najważniejsze jednak były oczy. Godzinami wybierał sztuczne oczy w sklepie dla taksydermistów, sowie, orle. Patrzył na wszystkie z rozkoszą i zachwytem. Zbierałby je tak, jak inni chłopcy zbierali kulki, ale matka nie dałaby mu na to pieniędzy. Del dobierała odpowiednie nici ze swojego pudełka z zestawem do szycia, które ma chyba niemal każda kobieta, nawet ja, i zaszywała ptakom puste oczodoły. Dzieła Charlesa były ślepe. Gotowe, wypchane ptaki oboje umieszczali w specjalnej dębowej szafce z porcelaną. Były ich trofeami. Ptaki stały na półce, nie miały oczu, tylko przyszyte w miejsce oczodołów matowe guziki. Polubiliście grzecznego i zdolnego chłopca z Oak Cliff? Czy już domyślacie się, w którą stronę zmierza ta historia? W wieku 13 lat Charles przestał być idealny. Został po raz pierwszy aresztowany za drobne kradzieże.
Matka ukrywała ten fakt przed znajomymi i sąsiadami. Wybaczyła mu wybryki. Rok później Albright dostał w prezencie od rodziców nieruchomość w ich sąsiedztwie. Sprzedał ją i kupił kilka innych działek. Dallas Times Herald napisał artykuł o wyjątkowej smykałce młodego Charlesa do biznesu. Chłopak poczuł już jednak smak przygody i adrenalinę we krwi. Przybyło mu szybko grzechów na sumieniu. Dostał złe oceny z zachowania, niby przypadkowo podpalił sukienkę nauczycielki chemii, zawalił kilka przedmiotów, bo nie chciało mu się ich uczyć. W tamtym czasie dokonał pierwszego oszustwa. Wkradł się do sekretariatu szkoły, wpisał w swoje karty same piątki i pokazał je rodzicom. Doskonale podrobił podpisy kadry nauczycielskiej. Przyłapano go raz na włamaniu do kościoła, drugi raz na włamaniu do małego sklepu i kradzieży zegarka. W domu państwa Albright zaczął się pojawiać wyznaczony Charlesowi kurator, 20-letni student psychologii Alfred Jones. Po latach Jones został uznanym psychologiem w Dallas i dobrze pamiętał Charlie'ego. Wspominał, że chłopak nie czuł winy i wierzył w swoje wymyślone wymówki. Krewni, którzy wiedzieli o psotach Charlesa, podejrzewali, że kradł na złość matce, która była znana ze swego skąpstwa. Buntował się po cichu, nigdy wprost. Nie smakowało mu to, co gotowała Del, więc jedzenie dawał psu albo chował pod stołem. W końcu uwolnił się od nadopiekuńczej matki. Kobieta nie mogła mu zabronić dalszej edukacji po skończeniu szkoły średniej i chłopak wyprowadził się i pojechał na studia. Miał wówczas tylko 15 lat. Wstąpił na uczelnię North Texas State College w Denton. Planował zostać lekarzem, zawalił jednak studia przygotowawcze. Pod koniec pierwszego roku aresztowano go za przynależność do studenckiej grupy włamywaczy. Młodzi ludzie okradli 3 sklepy. Charles wypierał się winy, zrzucał ją na innych. Utrzymywał, że na prośbę kolegów tylko przechowywał skradzione fanty. Nawet nie wiedział, że pochodziły z kradzieży. I wtedy sytuację próbowała uratować matka Albrighta. Poszła do okradzionych sklepów. Chciała zrekompensować straty ich właścicielom, a przede wszystkim naprawić przewiny syna. W sądzie zgłosiła się na obrońcę Charlesa. Co więcej, zadeklarowała rzecz niesłychaną. Chciała odbyć za niego karę. Charles został skazany na rok więzienia, choć jeszcze nie był pełnoletni. Jego uwięzienie ponownie było tajemnicą, której pilnowała matka. Po wyjściu na wolność, Albright zgłosił się do koledżu dla nauczycieli w Conway w stanie Arkansas. Został przyjęty i niemal z marszu stał się ulubieńcem nauczycieli i innych uczniów. Zaczął się spotykać z piękną studentką filologii angielskiej, Betty, która wkrótce miała zostać jego żoną. Dostawał doskonałe oceny z anatomii, wróżono mu karierę lekarza, a kto wie, może nawet chirurga. Śpiewał w chórze, grał w futbol, pełnił przeróżne funkcje na uczelni. Na lekcjach rysunku najczęściej pozował, bo nauczyciel był zachwycony jego przystojną twarzą i sportową sylwetką. Opinia geniusza nie miała znaczenia dla Charlesa. Młody mężczyzna wolał się wygłupiać i uchodzić za uniwersyteckiego błazna, choć miał ogromny i wszechstronny potencjał. Wykorzystywał go jednak nie tak, jakby oczekiwali tego wykładowcy. Ukradł z gabinetu test profesorowi od fizyki i zrobił jego kopię. Z powrotem podłożył papier na miejsce, więc nauczyciel nawet się nie zorientował. Zrobił coś jeszcze bardziej zaskakującego. Jego kolega ze studiów rozstał się z dziewczyną, której zdjęcia w przypływie złości podarł i wyrzucił do kosza w swoim pokoju w akademiku. Po jakimś czasie zaczął się widywać z inną studentką, która podarowała mu swoją fotografię. Pewnej nocy, wpatrując się w jej twarz na zdjęciu, zorientował się, że nie wygląda ona tak samo. Wycięto jej gałki oczne.
i zastąpiono tymi ze zdjęcia jego byłej dziewczyny. Charakterystyczne migdałowe oczy, na szczęście tylko ze zdjęcia, wpatrywały się w niego przyklejone do sufitu nad łóżkiem. Kolejne ktoś przykleił nad pisuarem w męskiej łazience. Szybko doszły go słuchy, kto wyciął mu taki żart. I tylko za psikus uznano wyczyn Charlesa. Nikt otwarcie nie powiedział, że było to dość niepokojące zachowanie. Ostatecznie Charles Albright został wydalony z uczelni po tym, jak przyłapano go na posiadaniu skradzionego mienia. Został zatrzymany na stacji kolejowej z walizkami pełnymi uniwersyteckiego mienia, w tym kijów golfowych. Nie pociągnięto go jednak do żadnej odpowiedzialności, poza usunięciem z listy studentów. Niespecjalnie przejął się przerwaniem studiów. Sam wyrobił sobie odpowiednie dokumenty. Przygotował fałszywy dyplom magistra. Po prostu kradł dokumenty i podrabiał podpisy. O jego fałszerstwie nie wiedziała żona, Betty, ani rodzice. Wkrótce świeżo, powiedzmy, upieczonemu magistrowi urodziła się córeczka, Stephanie. Młoda para mieszkała niedaleko domu rodziców Charlesa. Nikt nie wiedział o jego kradzieżach, oszustwach. Był fajnym i mądrym facetem z sąsiedztwa. Żył z pieniędzy rodziców. Żona pracowała jako nauczycielka angielskiego w liceum. Podejmował pracę i zaraz ją tracił. Wytrzymywał w jednym miejscu góra 3 miesiące. Zatrudniał się jako projektant samolotów, ilustrator, stolarz. Planował założenie winnicy, zakupił tokarkę i wyrabiał kije baseballowe. Podobno został nawet toreadorem w przygranicznym z Meksykiem miasteczku. Na plakatach dumnie widniało jego nazwisko Senior Albright z Dallas. Uwodził, manipulował, owijał sobie wszystkich wokół palca, mężczyzn i kobiety. W szkole kosmetycznej zdobył licencję stylisty fryzur i nawet zatrudniono go w tym zawodzie. Imał się dosłownie wszystkiego. Malował obrazy. Jego przyjaciel zaproponował mu odpłatnie, za $250, namalowanie portretu jego żony. Charles malował, ale odwlekał wydanie pracy. Zleceniodawca postanowił go odwiedzić i dowiedzieć się, czemu tak zwleka. Zobaczył wspaniale namalowany portret swojej żony. Tylko w miejscu oczu były 2 białe dziury. Charles, zapytał przyjaciel, kiedy zamierzasz namalować oczy? Kiedy będę na to gotowy, odpowiedział Albright. Po kilku miesiącach domalował je i zrobił to mistrzowsko. Albright miał obsesję na punkcie oczu. Wyjmował je lalką, wycinał postaciom ze zdjęć w gazetach. Małżeństwo z Betty jednak nie było udane. Para rozstała się w 1965 roku, a formalnie rozwiodła 9 lat później. Dziewczynka została z matką, ale widywała się z ojcem. Charles rozkręcił swoją działalność fałszerza i złodzieja. Podrabiał czeki i okradł sklep ze sprzętem komputerowym. Tym razem kara była dotkliwsza. 2 lata więzienia. Wyszedł po zaledwie 6 miesiącach. W wieku 36 lat, w 1969 roku, zatrudnił się jako nauczyciel w szkole średniej w Krendel, małym miasteczku na wschód od Dallas. Uczył przedmiotów ścisłych. Dyrektor szkoły był zachwycony Charlesem, który sam zgłosił się do pracy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Akurat szukano bez powodzenia nowego pracownika. Przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi uzyskał tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Stanowym Wschodniego Teksasu. Miał w planach studia doktoranckie. Uczniowie go uwielbiali. Recytował po łacinie nazwy roślin, znał się na owadach. Pomagał w treningu drużyny futbolowej. I do tego, jak wyglądał. Do szkoły przyjeżdżał zieloną korwetą. Nosił buty ze skóry jaszczurki. Uczennice kochały się w nim i pisały do niego listy.
Nikt nie wiedział, że miał kryminalną przeszłość, a dokumenty uniwersyteckie sfałszował. Urzędnicy z uczelni wykryli na szczęście fałszerstwo. Najprawdopodobniej dostał się do odpowiednich gabinetów, ukradł formularze, wypełnił je według własnego widzimisię i podrzucił je do akt. Ukradł nawet maszynę do pisania sekretarce, by wpisy były odpowiednio wydrukowane. Jak wpadł? Po prostu szef administracji uniwersytetu uzmysłowił sobie, że nigdy nie spotkał absolwenta, którego papiery ciągle wpadały mu w ręce. Skonfrontowany z urzędnikiem, Charles przyznał się do oszustwa. Doceniono jego skruchę i wzięto pod uwagę niezbyt duży ciężar przestępstwa, w którym nie było ofiar, więc uczelnia zatuszowała sprawę, zresztą trochę ratując swój własny wizerunek. Dostał rok w zawieszeniu, czyli właściwie nie spotkała go żadna kara. Po tych wydarzeniach zaprzyjaźnił się ze swoimi sąsiadami. Był też znakomitym opiekunem do dzieci z sąsiedztwa. Dalej mimo to kradł i wpadał. A to zabrał ze sklepu perfumy, a to piłę, za co posiedział 6 miesięcy. Wtedy matka wmawiała wszystkim, że wyjeżdża do elektrowni atomowej na Florydzie, gdzie ma bardzo ważne zadania do wykonania. Mijały lata na drobnych przestępstwach i podtrzymywaniu wizerunku idealnego sąsiada, syna, pracownika. Śpiewał w chórze kościelnym, służył do mszy, czytał fragmenty Biblii z ambony, pełnił funkcję wikariusza. Zawsze taki pomocny, stary, dobry Charlie, najbardziej oddany członek wspólnoty przy kościele katolickim świętego Bernarda w East Dallas. W 1979 roku zaprzyjaźnił się z pewną rodziną, która chodziła do tego samego kościoła. Bywał u nich w domu, na święta przebierał się za Mikołaja i rozdawał prezenty. Podczas jednej z wizyt u nich został przełapany na molestowaniu ich 14-letniej córki. Rodzice dziewczynki nie ujawnili tego publicznie, nawet w kościele, jednak chcieli ukarać Charlie'ego. 51-letni Albright poszedł na wszelkie ustępstwa, by sprawa się nie wydała. W prawie pustej sali sądowej w Dallas stanął przed sędzią i przyznał się, że, cytuję, świadomie i celowo dopuścił się odbiegającego od normy stosunku płciowego z dziewczyną poniżej 14 roku życia. 25 marca 1985 roku skazano go na 10 lat w zawieszeniu. Poza sądem Albright twierdził, że wcale nie był winny. Przyznał się, by uniknąć drążenia tematu i kłopotów. Od rozwodu z Betty spotykał się z wieloma kobietami. Był kobieciarzem i dżentelmenem. Dobrze zbudowany, seksowny, czarujący. Obsypywał kwiatami, czekoladkami, zabierał na romantyczne randki. Recytował wiersze. Jedną z pań na Boże Narodzenie obdarował całą choinką wraz z prezentami pod nią. W 1985 roku przeniósł się do Arkansas i tam poznał Dixie Austin, ładną, nieśmiałą wdowę, która szybko się do niego wprowadziła. Byli prawdziwie zakochaną parą. On w łóżku był delikatny i troszczył się o jej potrzeby. Dixie pracowała jako ekspedientka w sklepie z pamiątkami w Redbird Mall. A co robił Charles? 1 października 1989 roku podjął się pracy roznosiciela gazet Dallas Times Herald. Skąd taka decyzja? Od 4 lat nie miał stałej roboty, tak tłumaczył żonie. Teraz przyszedł na to czas. Dixie miała dożywotnią rentę po mężu. Pracowała w sklepie, opłacała rachunki. Bała się jednak, że mąż podejmuje się nocnej pracy. Wychodził po 3:00, kursował między 4:00 a 6:00 rano. O 6:15 był z powrotem w łóżku. Dixie nie wiedziała, że od dłuższego czasu nocami korzysta z usług pracownic seksualnych w całym Dallas. Bywał łagodnym klientem, sugar daddy, albo nadzwyczaj wyuzdanym. Susan Peterson, która jeszcze pojawi się w tej historii,
Wymieniła go w więziennym formularzu jako najlepszego przyjaciela i powiernika. Prawdopodobnie był też kolegą innej ważnej postaci w tej historii, Mary Lou Pratt, jeszcze zanim została prostytutką. Miał romans z jej przyjaciółką i bywał z nią u Mary w domu. Niektóre dziewczyny odwiedzał platonicznie, rozmawiał z nimi, podwoził, zabierał na hamburgera. Bywało jednak i tak, że niektóre narzekały, iż stawał się coraz bardziej agresywny. Bił paskiem i kablem, kazał krzyczeć. Tak jakby uwolniły się z niego złe demony zaraz po śmierci jego rodziców. Delle Albright zmarła na raka 14 czerwca 1981 roku. Od lat już matka i syn nie byli ze sobą blisko. Charles zawiódł Del. On też miał jej dość, gdy co sobotę przychodziła do niego, waliła w drzwi i domagała się pomocy w drobnych remontach. Pochował ją w sukience, którą sam jej kupił. To była jej pierwsza nowa sukienka od lat. I ostatnia. Płakał na pogrzebie. Po kilku latach, 28 marca 1986 roku, zmarł na zawał jego ojciec, Fred. Rodziców pochował razem. Na skromnym grobie między ich nazwiskami widnieje napis „Zawsze razem”. Ojciec i syn zbliżyli się do siebie po śmierci Del. Pani Albright uprzykrzała życie mężowi, kłóciła się o byle co, dokuczała mu, a on w ciszy znosił cierpliwie wszystko. Gdy zmarła, ewidentnie mu ulżyło. Charles zabierał go kilka razy w tygodniu na kolację. Gdy zmarł, Charlie dostał w spadku po nim 96 tysięcy dolarów i kilka malutkich domów. Wynajmował je, tak jak ojciec. W jednym z domków Albrightów zamieszkał Axton Schindler, zwany też Speedy, bo szybko mówił. Kierowca ciężarówki, zbieracz, żył dosłownie na kupie śmieci, bez prądu i rezygnując z bieżącej wody. Mył się wodą butelkowaną. W tamtym czasie Charles wrócił do starego rodzinnego domu rodziców w Oak Cliff przy 1035 Eldorado Avenue. Zamieszkał tam z Dixie. Wiedli spokojne i romantyczne życie. Pobrali się. Charles po raz kolejny powtórzę, był przyzwoitym facetem, opiekuńczym partnerem w związku i złotą rączką. Zarobione na roznoszeniu gazet pieniądze planował wydać na wycieczki ze swoją drużyną softballową. Był świetnym zawodnikiem miejskiej ligi softballu seniorów, dobrym partnerem w grze i kompanem po meczu. Przynosił lodówkę z napojami bezalkoholowymi, opowiadał kolegom zabawne historie. I unosił się, nie denerwował. Wszyscy go lubili, bo bardzo się o to starał. Kilka miesięcy przed momentem krytycznym, pod koniec jednego z meczów, mężczyźni z jego drużyny zauważyli prawdopodobnie dwie prostytutki. Charliemu wyrwało się wtedy: do diabła, zabiłbym je, gdybym mógł. Wywołał tym niezłą konsternację. To był pierwszy raz, kiedy ktoś widział, że Albright okazuje jakąkolwiek złość. W odpowiedzi na zdziwione miny kolegów rzucił: no cóż, to dla mnie drażliwy temat, moja matka była prostytutką. Wyjaśnił, że nie mówił o Del, mówił o swojej biologicznej matce. Pozostali mężczyźni zaniemówili. Za jakiś czas policja podejmie ten wątek. Policjanci nie odnajdą jego ojca, ale dowiedzą się, że biologiczna matka Charlesa nie była ani prawniczką, ani pracownicą seksualną, lecz pielęgniarką, która mieszkała i zmarła w Wichita Falls. Podobno sam Albright odnalazł jej dane w aktach sądowych. Odwiedził ją kilka razy, przywoził prezenty. Zapoznał z przybranym ojcem i swoją córką, Stephanie. Dochodzimy teraz do ważnej chwili. Podsumuję. Był rok 1990. Albright pracował w nocy. Znał dobrze prostytutki, a one mu ufały.
Miał dostęp do niektórych odziedziczonych po ojcu domów, które stały puste. Wciąż widniały w aktach miejskich pod nazwiskiem jego ojca. Mógł tam robić, co chciał, choćby zabijać. Był tylko jeden szczegół, którego nie przewidział. Jego adres, 1035 Eldorado Avenue, podał w urzędzie jako swój wspomniany Exton Schindler. Nie był to podstęp czy złośliwość. Mężczyzna miał na punkcie prywatności jakąś obsesję. Ukrywał swoje prawdziwe dane. Oak Cliff w Dallas. 13 grudnia 1990 roku. Ciało prostytutki, 33-letniej Mary Lou Pratt, leżało na ustronnej ulicy. Kobieta została zastrzelona strzałem w tył głowy z broni kalibru 44. Miała na sobie tylko t-shirt i stanik, podciągnięte tak, że odsłaniały piersi. Zwłoki Mary leżały twarzą do góry, jej oczy były zamknięte. Twarz i klatka piersiowa posiniaczone. Mężczyzna, który znalazł ciało, szybko wrócił do domu po prześcieradło w kwiaty i przykrył nim martwą Mary. Policjant, który jako pierwszy zjawił się na miejscu, rozpoznał ofiarę. Pracowała na co dzień w motelu Star w Oak Cliff. Kobieta nie przysparzała problemów. Znana była z tego, że zwykle spokojnie wystawała na rogu ulicy, ubrana w niebieskie dżinsy, tenisówki i za małe t-shirty, uwypuklające duży biust. Czasem prosiła stałych klientów, by podrzucili ją do rodziców mieszkających na południowych przedmieściach Dallas, w Lancaster. Tam znów była małą córeczką rodziców. Jej aktami zajął się detektyw z Wydziału Zabójstw, John Westphalen. Z wyglądu bardziej prowincjonalny szeryf, niski, rumiany, z tytoniem do rzucia na zębach, z charakteru prawdziwy glina z miasta. Wrzaskliwy, często zastraszający przesłuchiwanych, zarazem wytrwały i dokładny. Wiedział, że sprawa zabójstwa Mary jest niezwykle tajemnicza i zapewne będzie potrzebował sporo szczęścia, by ją rozwikłać. Porzucone ciało w innym miejscu niż dokonano zabójstwa, bez świadków, było najgorszą sytuacją dla detektywów. Nie było nawet narzędzia zbrodni, odbitek palców, a przede wszystkim nieznany był motyw. Mógł tego dokonać każdy i zarazem nikt. Razem ze swoim partnerem z Wydziału Zabójstw, Stanem McNear, detektyw pojechał do biura lekarza sądowego hrabstwa Dallas na sekcję Mary Pratt. Mężczyźni wiedzieli już, że do śmierci doprowadziła rana postrzałowa głowy. Nie znali jednak jednego szczegółu. Makabrycznego szczegółu. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w teksańskim prosektorium. Doktor Elizabeth Peacock właśnie piła kawę, gdy dwaj detektywi weszli do środka. Odstawiła kubek i przystąpiła do badania. Mężczyźni stanęli niezbyt daleko od niej. Na ramionach ofiary wyraźne były ślady po igłach. Kobieta nie stroniła za życia od narkotyków. Na piersi dostrzegli tatuaż króliczka Playboya i oczywiście dziurę po kuli w głowie. Lekarka sądowa pochyliła się nad ciałem. Najpierw odsunęła prawą powiekę zwłok, potem lewą. Mój Boże, wykrzyknęła. Zniknęły. Sprawca precyzyjnie usunął gałki oczne z całą tkanką. Zrobił to niezwykle ostrożnie i fachowo. Powieki, ani dolna, ani górna, nawet nie były draśnięte. Morderca wsunął nóż tak, by nie uszkodzić skóry. Przeciął kilka mięśni utrzymujących gałkę w oczodole oraz twardy nerw wzrokowy. Dlatego nikt nie zauważył, że ofiara ma pustkę pod powiekami.
Detektyw Westphalen skontaktował się z FBI, które dysponowało i dysponuje danymi na temat najbardziej niezwykłych, zdeprawowanych sprawców w całym kraju, którzy ćwiartują ciała, usuwają narządy, w tym oczy. Niestety nie znaleziono informacji o tak precyzyjnym mordercy. Kto chciałby zachować na pamiątkę gałki oczne kobiety? Jeszcze w tym samym miesiącu, w grudniu 1990 roku, pojawił się nowy trop tej historii, choć policjanci na razie nie potrafili połączyć go ze sprawą. Exton Schindler, łysiejący kierowca ciężarówki, lokator domku Albrighta, został przyłapany z jedną z dziewczyn z motelu Star na uprawianiu seksu w samochodzie. Weronika Rodriguez, pełna temperamentu i fantazji latynoska pracownica seksualna, błagała policję o niearesztowanie go. Podobno w nocy z 12 na 13 grudnia, czyli w czasie, gdy umierała Mary Pratt, uratował jej życie przed innym facetem, który ją pobił i najprawdopodobniej chciał zabić. Coś tu się jednak nie zgadzało. Schindler nie potwierdził wersji Weroniki. Pokazał swoje papiery stróżom prawa. Mieszkał w Oak Cliff, niedaleko motelu Star. Twierdził, że znał kobietę od lat i po prostu ją podwoził. Nie było żadnej sytuacji z potencjalnym zabójcą. Nie uprawiał z nią seksu. Policjanci uwierzyli jemu, a nie znanej z fantazjowania kobiecie. Szkoda. Nie zginęłyby być może kolejne kobiety. W niedzielny poranek 10 lutego 1991 roku znaleziono zwłoki 27-letniej Susan Beth Peterson na tej samej ulicy, co ciało Mary Pratt. Leżała prawie naga. Została postrzelona 3 razy. W czubek i w tył głowy oraz w lewą pierś. Kępka jej włosów leżała na biuście. Sprawą zajęła się inna policja niż w przypadku Mary lub Pratt, ponieważ ofiarę znaleziono po drugiej stronie ulicy, która podlegała jurysdykcji szeryfa hrabstwa Dallas. Nie słyszano tam o śmierci Mary. Podczas sekcji okazało się, że oczy zastrzelonej Susan zostały usunięte. Lekarz sądowy przypomniał sobie, że ledwie 2 miesiące wcześniej miał miejsce podobny przypadek. Szeryf hrabstwa zwrócił się do detektywa Westphalena. Do policji dotarło, że w okolicy grasuje seryjny morderca, lubiący szczególne pamiątki. Choć nikt jeszcze nie wypowiedział tego na głos. Nie podano makabrycznych detali do prasy, ani informacji, że morderstwa są powiązane i co je łączy. Mimo wszystko, po dyskusji, oba zespoły detektywów uznały, że należy ostrzec lokalną społeczność, a przede wszystkim kobiety wykonujące w motelu Star najstarszy zawód świata. Rozwieszono ulotki nawołujące, by raczej zmieniły miejsce pracy. Detektywi zwołali konferencję prasową z udziałem mediów. O oczach nadal nic nie wspomniano, ale i tak wyciekła informacja, że twarze ofiar zostały okaleczone. Wybuchła panika. Susan była najpiękniejszą białą prostytutką, jaką znali policjanci z Oak Cliff. Choć od 5 lat pracowała na ulicy, trzymała się świetnie i dbała o siebie. Bywało, że jednej nocy miewała 10-12 klientów i była nieustraszona. Broniła jak lwica swojego narożnika ulicy. Stawiała się policjantom, okradała czasem klientów z gotówki. Wydawała się nietykalna, dopóki nie spotkała eyeball killera, jak niedługo potem nazwano tajemniczego mordercę. Musiał być jej stałym klientem. Musiała go znać. Obcy facet by jej nie podszedł. Miała przy sobie brzytwę do obrony, nie dałaby strzelić do siebie 3 razy. Dziewczyny z motelu Star były przerażone. Jednocześnie same, na własną rękę, zaczęły typować sprawcę i podpowiadały policji swoje typy. Tylko czarnoskóre dziewczyny były spokojne. Przecież zginęły 2 białe. Ewidentnie Afroamerykanki nie były w typie mordercy.
Tymczasem na scenie znów zjawiła się Weronika Rodriguez. Najpierw opowiadała, że była świadkiem zamordowania Pratt, potem, że tylko spotkała faceta, który przechwalał się tą zbrodnią, po czym wycofała się ze wszystkiego, co powiedziała wcześniej. Gadała od rzeczy i przez to nikt jej nie wierzył. Policjanci między sobą szeptali, że narkotyki przeżarły jej mózg. Natomiast jednego trzymała się cały czas w swojej opowieści. Została zaatakowana i omal nie zginęła. Policjanci powinni byli jej posłuchać, jeśli nie za pierwszym razem, to chociaż teraz. Weronika mogła im uświadomić, że dla sprawcy kolor skóry nie miał znaczenia. Nie było ważne, czy dziewczyna była biała, czy latynoska. Zwykle mordercy poszukują ofiar tej samej rasy, co oni sami. Zdarzają się jednak wyjątki. Nie można myśleć tylko stereotypami, zwłaszcza w pracy policjanta. Westphalen prowadził śledztwo teraz w sprawie dwóch morderstw i próbował odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania. Czemu sprawca zabija prostytutki? Czemu akurat w tej okolicy? Czemu usuwa gałki oczne? Może mścił się za coś. Stary przesąd mówi, że wizerunek mordercy zostaje w oczach jego ofiary. Może chciał go usunąć na zawsze. Może chciał zjeść oczy. Jeśli znacie moje historie, to pewnie domyślacie się, że byłoby to pierwsze, co przyszłoby mi na myśl. Bez wątpienia zabójca musiał być silny, sprawny, znać teren i ofiary, mieć umiejętności chirurgiczne. Usuwał oczy w jakimś dobrze oświetlonym, bezpiecznym dla niego miejscu. Rankiem o godzinie 6:20 19 marca 1991 roku 40-letnią czarnoskórą Shirley Williams znaleziono martwą. Jej ciało sprawca porzucił niedaleko szkoły podstawowej, kilka kilometrów od motelu Star, ale nadal w dzielnicy Oak Cliff. Dzieci mijały w drodze na lekcje nagą kobietę skuloną przy krawężniku. Obok niej leżało nierozpieczętowane opakowanie z prezerwatywą. Na policję zadzwoniła kelnerka z pobliskiej restauracji, która zauważyła zwłoki. Shirley Williams pracowała w ciągu dnia w motelu Avalon jako pokojówka. Nocami nagabywała mężczyzn na ulicy. Miała siniaki na twarzy, złamany nos. Została postrzelona w twarz i czubek głowy. Policjanci podnieśli powieki. Usunięto obie gałki oczne. Mamy numer 3, powiedział Westphalen. Tym razem sprawca musiał zrobić to szybko. W skórę wbita była końcówka ostrza exacto w pobliżu prawego oka. Nie było żadnych innych śladów. Zabił czarnoskórą prostytutkę i zmienił miejsce podrzucenia zwłok. Jednak rozgłos wypłoszył go z okolic motelu Star. Wypłoszył również potencjalne ofiary, które zaczęły przenosić się gdzie indziej. Wenda White, z 17-letnim stażem na ulicy, pracowała samotnie niedaleko kościoła, z dala od innych. Funkcjonariusze także ją zapytali, czy czegoś, a raczej kogoś niepokojącego nie widziała w ostatnich miesiącach. Okazało się, że kilka dni wcześniej próbował ją wciągnąć do starego kombi biały, postawny mężczyzna z siwymi włosami. Wyrwała mu się. Był pierwszy ślad. Kobieta mogła być ważnym świadkiem. Policjanci wracali również do historii Weroniki Rodriguez. Odszukali adres Extona Schindlera. 1035 Eldorado Avenue. W aktach widniało inne nazwisko właściciela nieruchomości. Fred Albright. To gdzie w takim razie mieszkał Schindler? I z kim? Zaczęli wertować głębiej cały rejestr. Fred Albright miał jeszcze inne nieruchomości w pobliżu motelu Star. Wypłynęła też trzecia, istotna informacja. Fred Albright nie żył od kilku lat. I wtedy przypomniał im się Charles Albright.
Kilka tygodni wcześniej anonimowa kobieta zadzwoniła na komisariat i opowiedziała o mężczyźnie, którego poznała przez Mary Lou Pratt. Zapamiętała go dobrze, bo bardzo szczególną uwagę zwracał na... Już wiecie, prawda? Na oczy. Podała jego imię i nazwisko. Charles Albright. Znaleźli go w systemie pod tym samym adresem co Schindlera. 1035 Eldorado Avenue. Pytanie, w jaki sposób był powiązany z Schindlerem. Przewertowali kartotekę Extona już wcześniej. Miał na sumieniu jedynie mandaty za szybką jazdę. Natomiast Albright, prawdziwy skarb. Kradzieże, włamania, molestowanie, fałszerstwa. Wyciągnęli zdjęcie Albrighta i zobaczyli raczej przystojnego, dobrze zbudowanego mężczyznę o siwych włosach, kanciastych rysach i głęboko osadzonych, ciemnych oczach. Wyglądał zupełnie jak mężczyzna opisany przez Brandę White. Bingo, to musiał być on. Przygotowali 6 różnych zdjęć mężczyzn i przedstawili je Brandzie. Rozpoznała Charlesa. Weronika Rodriguez na widok zdjęcia Albrighta zaczęła się trząść, ale przerażona odmówiła identyfikacji. Gdyby zidentyfikowała Albrighta, policja w Dallas mogłaby postawić mu zarzuty usiłowania morderstwa, uzyskać nakaz przeszukania i przeszukać jego dom w poszukiwaniu dowodów łączących go z 3 morderstwami. W biurze Westphalena siedziała uzależniona od kraku i zapłakana Weronika. Detektyw zwrócił się do niej. Wybierz zdjęcie faceta, który cię napadł, a my go złapiemy i wsadzimy do więzienia, skąd nie będzie mógł ci zrobić krzywdy. Rodriguez powoli przeglądała zdjęcia policyjne. W końcu sięgnęła po zdjęcie Albrighta. Odwróciła je i przyznała na piśmie, że to mężczyzna, który ją napadł. Znaleźli się jeszcze inni świadkowie, którzy widzieli go z ostatnią ofiarą. Była 2:30 w nocy 22 marca 1991 roku. W Oak Cliff padał delikatny deszcz. Cisza zalegała przy Eldorado Avenue. Przerwała ją grupa operacyjna, która wpadła przez frontowe drzwi domu Charlesa Albrighta. Wywleczono go z łóżka z kutokajdankami i wyprowadzono na zewnątrz. Nie powiedział ani słowa. Przedstawiono mu zarzut 3 morderstw 1 stopnia. Dixie patrzyła i nie wierzyła. Zaczęła krzyczeć. Nikt na nią nie zwracał uwagi. Albright, maglowany przez całą noc na przesłuchaniu, do niczego się nie przyznał. 6 razy przeszukano jego dom. Niczego nie znaleziono. Tylko ostrza stolarskie, ostrza typu exacto, książki o tematyce kryminalistycznej i podręcznik do anatomii. W schowku za kominkiem policjanci znaleźli pistolety i karabiny. Żaden z nich nie był narzędziem zbrodni. W sądzie Dixie zeznawała na korzyść męża. Zawsze wychodził i wracał o stałych porach. Weronika Rodriguez zmieniła front i zeznawała jako świadek obrony. Przed sędzią i przysięgłymi powiedziała, że nigdy go nie spotkała. Detektyw Westphalen zmusił ją do wybrania zdjęcia Albrighta. Axton Schindler wypierał się, by kiedykolwiek pomagał Weronice w starciu z napastnikiem. 33-letni prokurator Toby Shook miał jeden jedyny ślad. Włosy. Te pozostawione na ciałach prostytutek były podobne do włosów z głowy i łonowych Albrighta. Technicy laboratoryjni twierdzili, że włosy znalezione na kocach z tyłu pick-upa Albrighta były podobne do próbek włosów znalezionych na zwłokach 2 pierwszych zabitych prostytutek, Mary Pratt i Susan Peterson. Włosy znalezione w odkurzaczu Albrighta odpowiadały włosom na 3 ofierze, Shirley Williams. Obrońca Charlesa, Brett Lawler, przekonywał, że to jedynie nic nie wnoszące do sprawy poszlaki. Zabójcą w jego mniemaniu był Schindler. Przesłuchano Extona, ale w żaden sposób nie powiązano go z Albrightem.
Żadna z prostytutek nie rozpoznała Schindlera. Nie znaleziono jego włosów na ciałach. A poza tym, czy potrafiłby usunąć precyzyjnie gałki oczne? Albright nie zeznawał. Siedział spokojnie podczas procesu. Ramiona miał opuszczone. Był grzeczny i pokorny. 19 grudnia 1991 roku przysięgli wrócili z obrad z wyrokiem dożywocia. Po ogłoszeniu ich decyzji Dixie zemdlała. Przyjaciele Albrighta unikali mediów. Chyłkiem wychodzili, na ile to możliwe, z gmachu sądu. Brett Lawler, który naprawdę myślał, że doprowadzi do uniewinnienia swojego klienta, wyszedł z sali sądowej z zaciśniętymi ustami. Kiedy skazany zostaje niewinny człowiek, zawsze jest to pomyłka sądowa, powiedział prasie. Przyjaciele i obrońcy Albrighta, wiedząc już to, co powiedziałam wam na początku, uważając go za wzór łagodności, oazę spokoju, dżentelmena w każdym calu, nie mogli uwierzyć oskarżeniu. Winą obarczali Schindlera. Sprawcą nie mógł być wrażliwy, uduchowiony Charles, czarujący i niezwykle uprzejmy. Chwalił sobie życie za kratami. Czytał dwie książki tygodniowo. Planował pisać książkę o żonach generałów z wojny secesyjnej. Pracował jako stolarz w więziennej stolarni. Trenował więzienną drużynę softballową. Pisał listy do żony. Do końca twierdził, że to technicy kryminalistyczni wycięli gałki oczne ofiarom na życzenie policji. Jego ciemne, głęboko osadzone oczy na zawsze zamknęły się 22 sierpnia 2020 roku. Zmarł w szpitalu w Lubbock w Teksasie. Miał 87 lat. Pozostał za kratami do końca. Jego szczątki zostały skremowane. Ktoś na jego wirtualnym nagrobku pozostawił wiadomość. Mam nadzieję, że twoje prochy zostaną wrzucone do ścieków. Nie znalazłam informacji, gdzie zostały pochowane ofiary Charlesa. Przy nazwisku każdej z nich widnieje na wirtualnym cmentarzu jedynie suchy komentarz. Była ofiarą seryjnego mordercy. Postscriptum. Późniejsze badania kryminalistyczne wykazały, że pozostawione włosy na ciele ofiar eyeball killera to była sierść psa. Zanim skończę moją opowieść, zadam wam jeszcze jedno pytanie. Nie zostawię was bez refleksji. Czy rodzice mogą wychować swoje dzieci na psychopatów? Aina Gullhaugen, norweska badaczka z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim, przeprowadziła badanie wśród więźniów osadzonych w najbardziej strzeżonych celach w Norwegii. Odkryła, że większość najniebezpieczniejszych przestępców doświadczyła w dzieciństwie przemocy fizycznej i lub psychicznej. Uznała, że ich okrucieństwo w dorosłym wieku było formą reakcji na wczesne doświadczenie cierpienia. Mali przyszli mordercy wychowywali się bez opiekuna albo byli totalnie zaniedbywani z jego strony. Według badań uczucia pozytywne u tzw. psychopatów, czyli osób z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, są takie same jak u nas, normalnych ludzi. To negatywne emocje są u nich intensywniejsze. Drażliwość, wrogość, wstyd, gniew, niepokój. Nie doświadczają też poczucia winy. Czasami pokazują siebie jako osoby doskonale funkcjonujące, tak jak robił to Charles Albright, bo mają w tym interes, brutalnie mówiąc. Dostosowują się do odpowiednich grup społecznych. Będą okrutni w gangach, ale i na wysokich szczeblach korporacyjnej hierarchii. Pozbawieni emocji odnajdą się w tego typu środowiskach perfekcyjnie. Według naukowców prawie 1% dzieci wykazuje cechy psychopatyczne. Są wśród nich dzieci wychowane przez kochających rodziców i dzieci zaniedbywane.
Wcześniejsze badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że niepokojące zachowania w dzieciństwie są dziedziczne i już zakodowane w mózgu, czyli wychowanie nie ma takiego znaczenia. Mimo badań wciąż nie wiemy, czy psychopatów kreuje ich środowisko, w jakim wzrastają, czy też tacy się rodzą. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści, to teksańskie archiwalne magazyny: Texas Monthly, teksański Sun Journal, Advocate Magazine z Oak Cliff i The Bonham Daily Favorite. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie. Przypominam też, że ciągle odbudowuję społeczność na moim nowym profilu na Instagramie. Poprzedni został zablokowany za to, że... Wybaczcie, że się uśmiecham. Za to, że nawołuję do przemocy. Chodźcie na Instagram i szukajcie mojego profilu z czerwonym tłem na zdjęciu. Renata z worka kości.